Panie arcybiskupie, ja mam takie pytanie, które mnie od już bardzo dawna jakoś tak nurtuje. Jak oddzielić i odróżnić wychowanie od indoktrynacji? I jak wychowywać ludzi do bycia w Kościele, do bycia chrześcijanami, do bycia katolikami, a nie jedynie wdrukowywać im pewne pobożne formułki, które oni potem, które my jesteśmy w stanie powielać, ale jak nadać im sens i jak nauczyć nas wolności w tym wszystkim? Pojawiły się tutaj w pytaniu Pani dwa pojęcia, wychowanie i indoktrynacja. I to jeszcze o tyle ciekawe dla mnie, że zastosowane do Kościoła, że Kościół może wychowywać, ale może także indoktrynować. No, gdyby to drugie miało miejsce, to biedny ten nasz Kościół. Indoktrynacja, tak ja ją rozumiem, to pojęcie, to wpajanie na ślepo komuś jakichś zasad postępowania, bez możliwości oceny tego, co się dziecku, czy młodemu człowiekowi, czy nawet dorosłemu proponuje, a zatem bez tła pewnej wolności osobistej, bez dawania mu argumentów, dlaczego tak, a nie inaczej. To jest indoktrynacja. Na pewno w żadnym dokumencie Kościoła to słowo nie pojawia się, gdy chodzi o program ewangelizacji, wychowania człowieka. Nauczanie Kościoła zawsze, pomijam pewne być może akcydentalne nadużycia ze strony poszczególnych ludzi. Natomiast samo nauczanie Kościoła, i tym się różni Kościół od wszystkich innych instytucji, także innych religii, zwłaszcza takich radykalnych, jak na przykład niektóre wersje islamu, że w tle wszystkiego, co proponuje Kościół, jest wielki szacunek dla wolności człowieka. A tak jest i tak musi być, bo tak nas nauczał tego Pan Jezus. Jeśli chcesz, pójdź za mną. Jeśli wierzysz, to i tak dalej. Ciągle odwoływanie się do człowieka, jego godności, jego wolności. Za tym kryje się oczywiście pewien dramat, bo czasem by nam było wygodniej właśnie być tak indoktrynowanym i tak mechanicznie przestrzegać pewnych nakazów i zakazów, bo to nie boli, to nie kosztuje, po prostu tak jest. Ale Pan Jezus chce, żebyśmy byli pełnymi ludźmi, to znaczy istotami wolnymi. I dlatego On sam przez 3 lata prowadził szkołę, edukował swoich apostołów, prawda? I wiemy, że nie było to wcale łatwe i wiemy też, że co do tych swoich wychowanków mógł mieć niekiedy i rozczarowania, i nawet wielki żal. Ale też można powiedzieć, za wyjątkiem jednego, to odniósł wielki sukces wychowawczy. A to dlatego, że oni rzeczywiście poszli za nim. Poszli za nim do tego stopnia, że starali się z całych sił nie tylko głosić Jego naukę, Jego Ewangelię, ale o niej świadczyć własnym życiem, aż po męczeństwo. I stali się przez to fundamentami Kościoła i wzorcami właśnie, jak do innych ludzi zwracać się z orędziem Ewangelii. Cały ten system ewangelizowania, przez to wychowywania człowieka, prowadzenia go do pełni przez prawie 2000 lat dziejów Kościoła. Mimo, że w międzyczasie zapewne było wiele różnych pomysłów edukacyjnych, ten Kościoła
zawsze miał na uwadze godność każdego człowieka i jego wolność. I odwoływanie się do jego sumienia i próba kształtowania jego charakteru poprzez życie w cnocie, czyli w pewnej sprawności wewnętrznej, do której dochodzi się drogą niekiedy niemałego wysiłku i samozaparcia.